I witam we Flight Gear. Dzisiaj rozpoczniemy cykl nowych odcinków przeznaczonych samolotowi Boeing 777 właśnie w symulatorze Flight Gear. Także będzie to pierwszy odcinek, gdzie zapoznamy się wstępnie z tym samolotem. Boeing 777 jest domyślnie dostępnym samolotem w hangarze Flight Gear. Także wystarczy tutaj wejść, jeżeli nie macie go zainstalowanego, jeszcze wejść tutaj w zakładkę Przeglądaj. No i wystarczy sobie teraz wyszukać na przykład 777 i tak mamy ten samolot. Zobaczmy sobie tutaj szczegóły. Mamy wszystko, jest wykonany. Rozmiar 204 MB, także całkiem sporo. Mamy tu też parę screenów do obejrzenia i oceny są całkiem dobre, bo wszystko zostało ocenione 4 na 5. Jest trochę gorzej niż w Airbusie i rzeczywiście na przykład systemy, tak przynajmniej tutaj pierwsze co mi się zrzuciło w oczy, systemy są wykonane no gorzej po prostu niż w Airbusie. Także to też widać w ocenach, Airbus był lepiej oceniony. Ale też nie jest źle, ten samolot jest całkiem fajnie wykonany. Jeden z lepszych Boeingów w tym symulatorze. Aha, i co jeszcze tutaj, tak warto zobaczyć, że mamy też kilka wersji tego Boeinga. I w zasadzie pierwsza wersja to był Boeing 777-200. Tak, to była pierwsza wersja tych trzech kos, która się pojawiła i tutaj rozpoczęto eksploatację tego samolotu w 1995 roku, także już kawał czasu temu. Maksymalny zasięg tego samolotu wynosi 9695 km. Kolejną wersją był Boeing 777-200ER. ER jest od Extended Range, czyli rozszerzony zasięg. Pierwszy samolot zaczął latać w 1997 roku, czyli dwa lata później po 200. No jest to zmodernizowana 200, która może pomieścić więcej paliwa i ma zwiększoną masę startową. No i maksymalny zasięg tak z 9600 został zwiększony do 14300 km. Kolejnym modelem był model 300, który zaczął latać w roku 98, czyli rok później. No i tutaj ten model ma już wydłużony kadłub o 10 metrów, także pozwalał zabrać więcej pasażerów. Tutaj maksymalny zasięg jest 11140, także troszkę mniej niż 200ER, ale też więcej niż 200. Kolejny model to był też rozszerzony zasięg 300ER, czyli tak samo Extended Range. I on wszedł do służby w 2004 roku. Maksymalny zasięg to już jest 14690, czyli najwięcej jak do tej pory. No jest to chyba obecnie najpopularniejszy Boeing, jeżeli chodzi o linie lotnicze, często kupowany. Oczywiście jeżeli chodzi z tych wszystkich Boeingów 777. I dalej do służby wszedł Boeing 200LR. LR jest od Longer Range, czyli dłuższy zasięg, no musiano wymyśleć inną nazwę. Wszedł do służby w 2006 roku i maksymalny zasięg to aż 17370 i to jest rekord. Jak to weszło do służby, to chyba to był rekord świata w ogóle, jeżeli chodzi o zasięg samolotu. I ostatnia wersja to jest 777 Freighter, czyli frachtowiec. Jest to inaczej wersja 200LR, tyle że przerobiona na właśnie samolot towarowy. O maksymalnej ładowności 103 tysiące kg. Zasięg przy maksymalnym załadunku to 9070 km i wszedł do użytku w 2009 roku. Jeżeli chodzi o Flight Geara, to też widzimy, że wybierając frachtowiec, zobaczymy, że tam się troszkę różni na przykład okienkiem załadunku, że tam już nie mamy pasażerów, mamy tylko do załadunku towar. No i mamy inne malowania, tak? Mamy malowania właśnie związane z samolotami towarowymi, a nie pasażerskimi. Także takie modele oferuje tutaj ten model samolotu we Flight Gear. Ja sobie wezmę 300. Też zajrzyjmy sobie na stronę internetową Wiki poświęconą temu właśnie samolotowi. Tutaj mamy troszkę opisu, mamy właśnie tak informacje o tym samolocie. Tutaj też autorzy. Silnik, tak, producent Boeing, typ airliner. Mamy dynamikę modelu lotu, jest to YASIM, czyli Yet Another SIM.
nie jest to najlepsza dynamika lotu, jako że JSB Sim jest uważany za lepszą dynamikę lotu we FlightGear, ale JASIM też tutaj powinien być wystarczający. No i tu mamy te wszystkie samoloty, które możemy sobie użyć jako parametr do FlightGeara, żeby uruchomić FlightGeara z danym typem samolotu. Status samolotów w produkcji i rzeczywiście samolot jest wciąż rozwijany. Co jakiś czas pojawiają się aktualizacje tutaj w launcherze FlightGeara. No i mamy oceny, tak samo jak widzieliśmy to w launcherze FlightGeara. Mamy stronę internetową, cóż to jest? No, to jest to samo, FlightGear Wiki. Repozytory, tutaj jest repozytorium, gdzie jest kod źródłowy tego samolotu trzymany. Z tym, że tu jest coś nie tak, dlatego że okej, jest tu repozytorium tego FlightGear 777, z tym, że to jest jakieś stare repozytorium i link nie został zaktualizowany. Tu widzimy, że ostatnie zmiany były 2 lata temu, co jest niemożliwe, bo nie tak dawno były aktualizacje tego samolotu. I też znalazłem, że prawdziwe repozytorium, jakby może nie prawdziwe, ale aktualne repozytorium znajduje się na stronie SourceForge, gdzie możemy znaleźć właśnie FlightGear 777. Tu już widzimy ostatni commit, czyli ostatnia zmiana to było tydzień temu, kolejna 2 tygodnie temu, 2 miesiące temu. Także tak jak widać, że tutaj to repozytorium jest utrzymywane i prawdopodobnie to repozytorium jest najświeższe. Niestety ja tutaj nie pobieram sobie jakby kodu źródłowego tego samolotu bezpośrednio z repozytorium, dlatego że no, to repozytorium stoi na SVN-ie. No, musiałbym jeszcze dodatkowo instalować sobie tutaj w systemie to środowisko SVN. Na razie nie chcę tego robić, także pozostanę przy tym, co oferuje FlightGear w hangarze, w launcherze, a tu możliwe, że to repozytorium jest ciut świeższe, a aktualizacje wychodzą tam po prostu rzadziej, ale tak, no jakby ktoś by się uparł i chciałby mieć tutaj najświeższy samolot, no to trzeba by właśnie sobie wykonać tą komendę u siebie w systemie, żeby pobrać, no pobrać właśnie kod źródłowy tego samolotu i taki katalog sobie wrzucić do launchera. Co tu mamy jeszcze? Mamy download, skąd mamy to pobrać? A, tylko że to jest z tego repozytorium GitLaba, nie róbmy tego, to jest jakaś starość, tego nie instalujmy. I mamy forum. Tutaj może warto wejść, bo też można sobie poczytać, jak ten projekt się rozwija i jakie zmiany zostają dodane do tego samolotu. Tu widzimy, że pierwszy post pojawił się w 2014 roku. I spójrzmy, ile to jest wątków. 50 w sumie stron, 59 stron. Nie wiem, ile jest na stronę wątków, może z 10. Także całkiem tutaj sporo już przez tyle lat jest tutaj informacji wrzucanych. Także oczywiście można tutaj zadawać pytania do twórców, czy tam zgłaszać jakieś może problemy. Tu też jak znajdziemy gdzieś, może się cofnijmy trochę, możemy też zobaczyć na przykład nowości, jakie są wprowadzane do samolotu. Tu możemy zobaczyć na przykład filmik, gdzie właśnie bodajże jeden z autorów prezentuje nowe odgłosy, nowe dźwięki w tym samolocie. Co ciekawe, te filmy, no właśnie nie rozumiem tego dlaczego, ale te filmy są prywatne. Także tych filmów nie można wyszukać bezpośrednio na YouTubie. Ten film jest niepubliczny. Dopiero mając link można go obejrzeć, a link jest właśnie na przykład wrzucany do forum. No i tak to wygląda. I tutaj możemy oczywiście cofając się też w czasie, możemy zobaczyć wcześniej, jakie zmiany były dokonywane. Tak, tu mamy na przykład implementację Walkera, czyli piechura, czyli to, że możemy sobie wysiąść z kokpitu i na przykład obejść samolot. Także tu też może być ciekawa lektura. Jeżeli ktoś zna angielski, to można tu sobie poczytać. No i licencja GPLV2. I tu mamy rozpiskę pod kątem właśnie silników, jakie ma każdy z tych modeli. Ja na przykład wziąłem sobie 300, czyli tutaj mamy moc silników 98 000 funt siła, inaczej 440
kilonewtonów. Są dużo mocniejsze silniki, 115-300 funt siła. Tak samo ten i ten. Także ten jest taki średni. Tu mamy najsłabszy, 200 ER, troszkę mocniejszy, później też mocniejsza 300 i już najsilniejsze, kolejne, najnowsze modele. Tu też możemy sobie poczytać na przykład funkcję autopilota, jeżeli ktoś właśnie nie wie, do czego służą dane przyciski. No i różne tutaj informacje, też informacje o poszczególnych modelach tego Boeinga 777. Dobrze, wybierzmy sobie tą 300, ja sobie wybrałem. OK, lokalizację. Tu mam Wrocław, Strachowice. Tutaj miejsce dla właśnie jetów, terminal A2. OK. No i wrzućmy sobie kokpit tego samolotu. I jesteśmy w kokpicie przy tutaj terminalu we Wrocławiu. No i tak się prezentuje kokpit, jest całkiem fajnie wykonany wizualnie. Tutaj mamy tekstury, nie jest to brzydkie. I tutaj pierwsze co robię, kiedy siedzę w nowym samolocie, to wciskam Ctrl C, żeby tutaj podejrzeć sobie, jakie elementy są klikalne i w ogóle ile ich jest i co tu można kliknąć. No i tu patrząc z lewej strony, co mamy? Mamy taką sobie półeczkę. Okna nie da się otworzyć. Tutaj mamy Electrical Flight Bag, coś takiego, to jest taki, no coś a la tablet, gdzie tutaj pilot ma różne informacje, czy też jakiś pomoc przy właśnie potrzebną do lotu. Tutaj mamy pokrętło do sterowania kołem przednim, do skręcania. No i tu widzimy, że już część pokręteł nie jest symulowana. No ja jeszcze rozumiem, że podgrzewanie tutaj podłogi, czy nawiewu tutaj szyby bocznej, no nie jest potrzebne w symulatorze, ale przydałoby się, może było fajnie, jakby były symulowane tutaj światła, tak? Mamy tu różne światła flut, czyli takie światła szerokopasmowe, które w tym symulatorze, w tym samolocie nie są w ogóle oddane, a szkoda. No to jak zobaczymy dalej, sporo przycisków mamy aktywnych. Tutaj duży minus, że wiele tutaj mamy przyciski do podejrzenia sobie różnych systemów tego samolotu i niestety mamy dostępne tylko trzy przyciski: Engine, Fuel i Flight Controls. Z kolei nie podejrzymy sobie na przykład elektroniki, hydrauliki, air conditioning, czyli klimatyzacji. Strona z drzwiami nie jest dostępna i podwoziem. Tu mam jeszcze inne do komunikacji, nawigacji, bodajże checklist. Także no tutaj za to jeszcze minus według mnie dla tego samolotu i to spory, bo jednak fajnie by było móc sobie te wszystkie podsystemy podejrzeć. Na razie mamy tylko trzy strony. Także w porównaniu z Airbusem jest tutaj gorzej. No ale mamy za to tutaj inne tutaj przyciski dostępne. Tu jeżeli chodzi o CDU, to nie mamy dostępnych trzech przycisków. Reszta jest dostępnych, ale też tutaj CDU jest gorzej wykonane. Też porównuję teraz do Airbusa. Też jest gorzej wykonane w Airbusie. Więcej jest tam opcji, możliwości. Tu na przykład nie możemy wprowadzić planu lotu, tak, korzystając tylko z MCDU. W Airbusie jest to jeszcze możliwe. Tutaj nie, ale za to mamy możliwą opcję tutaj menu autopilot. Tego menu jeszcze nie pokazywałem, ale jest to tak, to menu zawsze było zablokowane. Ono jest zablokowane w domyślnej Cessnie, jest też zablokowane w Airbusie, a to dlatego, że tamte samoloty oferowały tutaj tak autopilota, właśnie można było nim sterować z poziomu kokpitu samolotu. Tutaj właśnie nie można i dlatego jest to menu udostępnione, gdzie możemy sobie na przykład tutaj w tym okienku zaplanować lot, co też sobie później zobaczymy w następnym odcinku. Kontynuując dalej, co tutaj mamy klikalne, tak, tutaj na przykład tak też nie ma co do podświetlenia jasności ekranów, też te elementy nie są klikalne, nie możemy tutaj zmienić jasności. Dosyć ubogo jest zrobione radio, ale są podstawowe rzeczy, które i tak działają. Tu z drugiej strony no nie ma sensu symulować radia aż tak bardzo, bo i tak
się z tego praktycznie nie korzysta. Ale w Airbusie na przykład mieliśmy symulowane te wszystkie przyciski. Tutaj mamy symulowane tylko pokrętła głośności. Tak, i możemy włączyć, żeby odbierać na danym tutaj, na danej częstotliwości i na danym radiu. Tutaj na przykład mamy podpis mikrofon dla każdego przycisku. Powinna być tylko możliwość wyboru jednego, a tu wygląda, jakby było wszystkie naraz wybrane. I też nie możemy sterować tutaj innymi radiami, jak właśnie wewnętrzny telefon, na przykład do porozumiewania się z kabiną, z pasażerami czy z mechanikami. Radia high frequency też, tutaj przynajmniej odbiór nie działa, ale można je wybrać. Ciekawe, żeby móc przez nie mówić, no żeby się do nich dostroić częstotliwością. Tu nie ma też w ogóle przycisku włączenia tego radia, ono się załącza od razu. Tu od razu widzimy, że radar pogodowy nie działa, ale tutaj często we FlightGear radar pogodowy nie działa. Tak samo w Airbusie nie mieliśmy takiej możliwości. Tak, ster kierunku, czy radar trim i no, tu są jakieś tam mniej istotne pokrętła, które nie są symulowane, jak na przykład zablokowanie drzwi wejściowych do kabiny. Tutaj mamy też światło, które nam tutaj oświetla tą tutaj część podestu. Tu jakieś tam przyciski do ewakuacji samolotu i takie rzeczy. No takie rzeczy nie muszą być symulowane, więc też i nie są. Tak, tutaj mamy uruchomienie silników, mamy przepustnicę. Przepustnicy nie da się suwać ani myszką, ani klikając. Tak, tam klapami ruszam. I tak, musimy się tutaj operować klawiszami albo przepustnicą fizyczną, jeżeli posiadamy. No i zobaczmy sobie panel górny. Tutaj wydaje się, że większość przycisków, prawie wszystkie są aktywne, ale to też nie do końca, bo na przykład część przycisków ma aktywne tylko możliwość podniesienia osłonki, ale tutaj już sam przycisk na przykład nie jest klikalny. No i tak to wygląda, o, duża część przycisków tak wygląda. Część przycisków też nie działa, mamy na przykład wycieraczki, które możemy sobie przełączyć, ale wycieraczki nam nie działają. No w tej chwili też nie działają, bo mamy wyłączony samolot, ale tak jakby był włączony, to tak, wycieraczki nie będą nam działać, więc taki przycisk niby funkcjonujący, ale też atrapa. No i tutaj bezpieczniki i tam dalej, te przyciski też nie są już dostępne. Ale ogólnie jest tutaj całkiem dobrze. Jeżeli chodzi o kokpit, jest też taki spory mankament, jeżeli chodzi o podświetlenia przycisków. W tej chwili widzimy, że no, przyciski nie mają żadnego podświetlenia, ale to jest błąd kamery. O, teraz widzimy, że są. Zależnie właśnie, jaki będzie kąt kamery, pod jakim będziemy patrzyli na ten panel. Tak, na przykład pod tym kątem mi się te tutaj podświetlenia na przyciskach, tak, są w tej chwili widoczne. Zmienię kąt patrzenia, o, jak teraz, obrócę kamerą i wszystko znika. To jest strasznie irytujące, bo tak właśnie zerknięcie sobie tak na ten panel pod nieodpowiednim kątem, no, spowoduje, że nie wiemy, co się dzieje na tych przyciskach, czy mamy coś włączone, wyłączone. No, to jest jak dla mnie najbardziej irytujący mankament w tym samolocie. Jeżeli chodzi o widok zewnętrzny, to też się prezentuje no całkiem dobrze. Tutaj chyba jest to, okna są teksturą, jak się nie mylę, tak, to jest po prostu tekstura, nie mamy podglądu do wnętrza, tak jak to było w Airbusie. Tak to wygląda też od spodu. No i zobaczmy sobie, co oferuje menu tego samolotu. Pojawia nam się nowa pozycja menu 777-300, czyli po prostu nasz model samolotu. Mamy auto start, czyli po prostu automatyczne uruchomienie stałego samolotu razem z silnikami. No i w tej chwili jestem już gotowy, tak? Silniki są uruchomione, wszystko jest, co ma być włączone, jest włączone. Tak, tak wygląda tutaj uruchomiony samolot. I tym samym opcją możemy wyłączyć wszystko z powrotem. I w tej chwili mamy wszystko pogaszone, cold and dark, tak jak właśnie było to na początku.
Dalej mamy Ground Services Controls, czyli tu możemy sobie podpiąć, jeszcze dam widok zewnętrzny. Możemy sobie włączyć External Power Card. I tu nam się pojawia tak External Power Card, co ciekawe. Tutaj możemy sobie też kliknąć, żeby to usunąć. A właśnie tutaj też no, widzimy, że nie da się otworzyć drzwi. W Airbusie można było to zrobić. Ale dobrze, teraz no, możemy podpiąć External Power. Tutaj właśnie w tym samolocie w 777 mamy aż dwa podpięcia pod External Power. Mamy podpięcie Primary i Secondary, czyli takie główne i drugorzędne. Także żeby zapewnić pełną moc w tym samolocie trzeba podpiąć oba kabelki. I możemy podstawić sobie też jednostkę zasilającą tutaj samolot w powietrze, które będzie tutaj dostarczane dalej do klimatyzacji. I możemy to sobie też podpiąć. Tu mamy klocki pod koła, tylko one są tak malutkie, no przynajmniej z tej perspektywy. No coś tu zobaczymy. Nie wiem, czy coś tu zobaczymy. Dobrze, ciężko będzie przez te właśnie tutaj terminale. No ale tam są klocki pod kołami. Safety cones, czyli takie pachołki przy silnikach. I passenger services, czyli tutaj możemy sobie dostawić autobusy, które nam przywiozą pasażerów. No oczywiście, jeżeli korzystamy z rękawa, możemy sobie skorzystać, czyli klikamy na rękaw, to no, takie autobusy nie mają sensu, jeżeli wszyscy pasażerowie będą tutaj wsiadali poprzez ten rękaw. Tylko ten jetway coś idzie czy nie idzie? Tak, wysuwa się, tylko strasznie ślamazarnie mu to idzie. Także zobaczymy, jak to się podepnie. Idźmy dalej, co my tu mamy. Mamy tutaj wagę i załadunek do tego samolotu. To okienko się troszkę różni, jeżeli mamy tutaj fraktowiec towarowy, czyli tutaj tu jest samolot pasażerski, więc możemy, tak jak pierwsza rzecz, to wskazać, ile pasażerów tutaj wejdzie nam na pokład. Mamy podział na klasy. Pierwsza klasa, klasa biznes i ekonomiczna. No i dajmy sobie na przykład cały załadunek ekonomiczny, może trochę biznes. Tutaj mamy załadunek bagaży. Dajmy sobie 15 tysięcy funtów. Mamy catering i załadunek cateringu. No dajmy tak sobie do połowy i załoga. No niech będzie 12 osób. Tak, i teraz nam tutaj ten jetway podjechał, więc zróbmy sobie jetway door 1L i 2L, tak, chociaż to jest chyba 1L, a to jest 2L, więc przez 2L będą ludzie wsiadać. Tu możemy jeszcze podstawić schodki pod kolejne drzwi. Pod te nie możemy, tak, bo mamy tu podpięty jetway, dobra. Tu mamy jeszcze opcje co do schodków, tak, niebieskie, czyli tu możemy sobie wybrać, jak mają te schodki wyglądać, czy w sumie to zadaszenie chyba tych schodków, blank, tak, czyli bez koloru, jakiś dark red, green, ok. No takie bajery. Catering truck, tak, możemy sobie dostawić aż 3 ciężarówki z cateringiem i tutaj ciężarówki do załadunku bagaży. I tu możemy podnieść te paki z catering truck. No i tutaj kolejne opcje to jest właśnie, możemy wystartować boarding, czyli przyjąć pasażerów. I mamy informację, że rozpoczęto, potrwa to 9 minut. Tu też zobaczymy, że tak, przybywa nam ilość pasażerów na pokładzie. Mamy tutaj wagę i ta waga tutaj sumaryczna samolotu będzie nam rosła. I mamy start loading, czyli żeby załadować towar i catering.
i to też tam potrwa 5 minut. I też możemy zobaczyć, jak tutaj będzie nam rosła liczba załadunku bagaży. No i mamy podsumowanie, tak, ile mamy dusz na pokładzie. Tak jak spodziewana tutaj waga załogi i załadunku sumarycznie. Obecnie ile mamy i maksymalnie ile możemy załadować. Tu mamy masę całkowitą i mamy maksimum take-off weight, czyli maksymalna masa startowa samolotu 660 tysięcy funtów i maksymalna masa do lądowania. Tu mam jeszcze przyciski do sterowania prędkością załadunku tego wszystkiego, pasażerów jak i bagaży. Normal to jest teraz, możemy dać fast, że to przyspieszy, albo instant, że natychmiast wszystko zostanie załadowane. Tu mam jeszcze show catering details, front galley, tak, tu mamy, że kuchnia frontowa, centralna i tylna i do której ile już załadowano jadła i innych tam rzeczy, dobra. No i jeszcze mamy coś takiego jak deboarding, czyli możemy później, prawdopodobnie jak wylądujemy, będziemy mogli rozładować samolot, rozładować, czyli wypuścić pasażerów, tutaj rozładować z bagaży czy tam towarów. I mamy start-stop, czyli mogę teraz zatrzymać na przykład boarding pasażerów. No ale dobrze, jedźmy dalej. Tutaj mamy dalej paliwo, czyli możemy sobie podłączyć cysternę do tankowania. To nam się pojawiła. I podłączyć ją do samolotu. No i możemy zatankować, tak? Tu mamy naszą obecną ilość paliwa. 32 tysiące funtów. Tutaj możemy wpisać dwie wartości. Możemy wpisać, ile chcemy dodać funtów do tej wartości, którą już mamy. Albo tutaj możemy wpisać całkowitą ilość paliwa, jaką chcemy, żeby samolot miał. Tutaj mamy to rozdzielone, ile paliwa jest w poszczególnym zbiorniku, czyli mamy tutaj lewy zbiornik na skrzydle. Zawiera 16 tysięcy funtów paliwa, tak samo prawy zbiornik. 16 tysięcy funtów paliwa i centralny zbiornik nie ma paliwa. Zero. I mamy balance fuel, czyli możemy sobie zbalansować rozkład paliwa porówno. Oczywiście w tej chwili mam porówno, więc nie ma to sensu, ale jakbyśmy mieli inne wartości w lewym zbiorniku i prawym, to możemy sobie zrobić przyciskiem balance, żeby nam to się wyrównało. No i tu mamy też podsumowania. Tutaj payload weight, czyli maksymalna masa załadunkowa. Tutaj to rośnie, bo jeszcze to tam trwa boarding i pakowanie bagaży. Maksymalna masa, jaka może być aktualna moja waga samolotu. No i to jest w zasadzie podobne podsumowanie, co przy tam załadunku było. No i załadujmy sobie, zmieńmy tu sobie ilość paliwa. Ja będę leciał z Wrocławia, jestem teraz we Wrocławiu. Tu mamy, tak, Wrocław terminal i ja polecę sobie do Amsterdamu. Tak, mam już nawet odpowiednie malowanie KLM. Ok. Do Amsterdamu będę potrzebował około 50 tysięcy funtów paliwa. Więc ustawię sobie moją maksymalną ilość paliwa na 50 tysięcy i dajemy refuel. No i mam informację, że potrwa to 3 minuty. I to tak samo możemy zrobić sobie stop, żeby zatrzymać tankowanie i wznowimy, albo fast, żeby to tankowanie, no to będzie natychmiastowe zatankowanie. Mamy też drain tanks, czyli możemy opróżnić zbiorniki, jeżeli chcemy zmniejszyć ilość paliwa. No dobrze, niech tu trwa to tankowanie. Mamy opcję pushback, ale to sobie zobaczymy później, jak już będziemy wypychać samolot. Tutaj no, może jeszcze wrócę do tego okienka i fajnie też, że mamy trasę, tak jakby pushbacku, road. Możemy sobie wyznaczyć tak samo, jak to było w samolocie Airbus. Tak? Możemy sobie punktami wskazać, w jaki sposób będziemy wypchnięci. Nie musimy się później przejmować. Tak? Możemy dać auto push i nie musimy tym sterować ręcznie. Będzie to wyglądało mniej więcej tak, jak to robią. I tak, jak to się dzieje naprawdę, tak? Bo pilot z samolotu tutaj nie steruje tym wypychaniem, tylko to robi już tak człowiek, który steruje tym pojazdem wypychającym. Dalej mamy wybór malowania. Co już tu mamy, że bagaż jest załadowany. No ja tutaj zmienię trochę, zobaczymy sobie te malowania, jakie tu mamy.
Jest tego mnóstwo. Mamy tu całkiem dużo tych malowań. Jest Air France. Czy jest lot? Raczej nie, bo to już było. Dobra. No niestety nie mamy polskich linii lotniczych. W każdym razie mamy całkiem sporo tutaj malowań do wyboru. No i wybierzmy sobie KLM. Ja będę leciał do Holandii, więc wybierzmy sobie holenderską linię lotniczą. Może to właśnie nowe malowanie dajmy sobie. OK. Tyler steering, czyli tu jest sterowanie tym, tą korbką, jakby to powiedzieć, tak, tutaj tym sterem. To trzeba sobie włączyć. To można domyślnie jest włączone. Tak, czyli włączamy sobie możliwością sterowania tą korbką. W zasadzie będziemy musieli sterować, wchodząc w ostrzejsze zakręty, będziemy musieli sterować tutaj tym przednim kółkiem za pomocą tej korbki. Dlatego, że wtedy same pedały orczyka nie wystarczą, żeby wykręcić samolot, tak żeby wejść w zakręt taki ostrzejszy, no ostrzejszy 90 stopni to już jest tak. Wystarczające, żeby samolot nie wszedł w zakręt używając tylko orczyka. Wtedy musimy użyć tutaj tej korbki. Jest to trochę utrudnione, jeżeli tak mamy na takim widoku i chcemy sterować, bo za bardzo nie będziemy widzieli, no, gdzie kołujemy, dlatego wtedy warto może sobie tak oddalić wtedy widok i tak, czyli Shift X, żeby oddalić widok i możemy wtedy widzieć mniej więcej, gdzie kołujemy i będziemy musieli wtedy sterować tą korbką, żeby móc wchodzić w zakręty, chociażby na drodze kołowania. A jeżeli nie chcemy się tym przejmować i sterować tak kółkiem za pomocą tej korbki, to wyłączamy tą opcję i w tej chwili tutaj ster kierunku będzie wystarczający, żeby właśnie umożliwić samolotowi wejść w ostrzejszy nawet zakręt. Tak? Teraz widzimy, że mamy pełny wychył tutaj tej korbki, a jeżeli ja to włączę, to tak, zobaczcie, że ruszam tylko orczykiem i ta korbka ma mniejszy ograniczony zakres ruchów, co oznacza, że sterowanie samym orczykiem będzie niewystarczające, żeby wejść w ostrzejszy zakręt. Wtedy trzeba będzie jeszcze dokręcić tą korbką, żeby samolot nam wykręcił bardziej. Ale jest to mniej wygodne w tym symulatorze, tak? To jest, no, wtedy, dla mnie jest to bardzo niewygodne, dlatego ja po prostu wyłączam tą opcję, czyli można powiedzieć latam mniej realistycznie, ale no wtedy po prostu orczyk mi tak obraca kołem maksymalnie, także mogę spokojnie wykręcić na zakrętach. I dalej mamy ukryj, pokaż tutaj wolant. To chyba jest dodane dlatego, że tak, tu nie możemy nigdzie kliknąć, żeby ten wolant ukryć i pokazać. Ale też chyba nie ma specjalnie potrzeby, żeby go ukrywać. Tutaj nam zbyt dużo rzeczy nie zasłania, tylko wskaźnik tutaj hamulców, ciśnienia tutaj dla hamulców. Handy Viewer to jest bardzo fajne okienko, chociaż mi się bardziej podobają rozwiązania z Airbusa, gdzie po prostu klawiszami 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej mogliśmy się łatwo i szybko przełączać między widokami. Tutaj nie mamy takich skrótów klawiszowych, ale mamy właśnie takie okienko, gdzie możemy też łatwo się tutaj tymi przyciskami przełączać między poszczególnymi kamerami, jakie oferuje ten samolot. A jeżeli sobie wejdziemy w opcję tutaj widok, opcję widoku, no to zobaczmy, ile tych kamer tu jest, a jest ich całkiem sporo. Tu jest właśnie Other Views, to są widoki dodane w tym samolocie. No i teraz mamy widok Captain, czyli widok oczami kapitana. No i możemy się przełączyć tutaj na przykład na First Officer, czyli pierwszy oficer. No i siedzimy po prawej stronie, tak, czyli to jest ten widok, Copilot View. Dalej mamy Radio CDU i to jest ten widok, to okno już zamknę, to jest ten widok tutaj na ten piedestał, gdzie mamy właśnie CDU, jak i dostęp do radia. Overhead panel, czyli panel górny. Troszkę to, no, ta kamera no, nie pokazuje wszystkiego. Bardziej może było pod takim kątem lepiej ją ustawić. Byśmy mieli tu też widok lepiej ustawiony.
WBS1, tu jest widok z siedzenia, tutaj na środku jest też fotel. Taki mamy taki widok wtedy z tego miejsca i tu jest drugi fotel z tyłu w rogu. Top left, tutaj jest taki widok, jakbyśmy stali za kapitanem. I to Pride, podobnie tylko z prawej strony. EFB, tak, Captain, czyli właśnie to urządzonko Electric Flight Bug, czyli takie no, narzędzie do wyświetlania różnych pomocy dla pilota. I tak samo po prawej stronie, ale to nie działa niezależnie. Po prostu klikając tutaj, prawdopodobnie to też się będzie zmieniać, więc nie możemy sobie użyć tych dwóch urządzeń niezależnie. I Tyler Captain. Aha, to jest specjalny widok właśnie do używania tego pokrętła przy skręcaniu przedniego koła, żebyśmy też widzieli przed siebie, gdzie kołujemy. Także zamiast tutaj na przykład się oddalać Shift X-em, żeby móc tutaj kręcić tą pokrętłem, możemy ustawić sobie ten widok na przykład. OK, i tak samo to samo po stronie pierwszego oficera. No i mamy też przyciski do widoków zewnętrznych. Tu jest widok z przedniego koła, tak. Tak, to widzimy też, jak malutkie są te klocki pod koła. Nie wiem, czy one rzeczywiście utrzymają samolot. No i tu mamy goleń przedniego koła. Mamy tu coś, kamera z prawej strony. Tak, tu jesteśmy z prawej strony. Jeszcze przed skrzydłem. Tu mamy widok na lewe skrzydło, prawe skrzydło. Kamera z ogona, z wieży, helikopter view i kolejne widoki zewnętrzne, które są też domyślnie dostępne we FlightGear. No i tak wygląda ten handy viewer. Całkiem spoko opcja, żeby się też przełączać między widokami, choć jak mówię, lepiej by było to zrobić z klawiszy 1, 2, 3, bo to okienko no, trzeba by na przykład sobie trzymać w ten sposób, jeżeli chcemy tylko z kokpitu sobie operować. Zobaczmy, co mamy dalej. Dalej mamy fly-by-wire settings. Tutaj te opcje są ubocze. Mamy tylko możliwość wyłączenia fly-by-wire w ogóle albo włączenia. Tak, teraz mamy podpis enabled, czyli fly-by-wire jest włączony, czyli jest to tak sytuacja normalna, bo normalnie w Boeingu latamy na fly-by-wire. Fly-by-wire dokładnie omawiałem w Airbusie. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, co to jest, to odsyłam do tamtego odcinka. A tutaj mamy tylko opcję włączenia i wyłączenia. Czyli jak sobie wyłączymy, to mamy opcję pewnie direct, że tutaj ruchy wolantem czy oczykiem przełożą się bezpośrednio na usterzenie samolotu. I mamy show fly-by-wire back on primary flight display. Nie widziałem tej opcji, nie wiem jeszcze co to jest. Może jak sobie przypomnę to w czasie lotu, to sobie ją włączę, żeby zobaczyć, co tu się wyświetli na Primary Flight Display. Może włączmy zasilanie zewnętrzne. Czy coś będzie teraz widać? No ja nie widzę w tej chwili, żeby ta opcja coś włączała. Także no nie wiem jeszcze co ta opcja pokazuje, co to jest ten fly-by-wire bug, jakiś wskaźnik do fly-by-wire, ale nie wiem dokładnie o co chodzi, może to będzie widać w trakcie lotu. No i suwaczki do sterów, ale to nie da się przestawić, dobra. Także w porównaniu do Airbusa jest tu mniej opcji, możemy tylko włączyć, wyłączyć. W Airbusie mieliśmy poszczególne prawa, mogliśmy sobie przechodzić do normal, low, alternate low i tak dalej. Tutaj mamy tylko możliwość włącz, wyłącz, ale też spoko. I aircraft settings. No to mamy jakieś różne ustawienia. Mamy show tooltip, czyli takie podpowiedzi na pewnie różne elementy. No ale coś te tooltipy się i tak nie pokazują. Autopilot i no nie ma tooltipów, mimo że opcja jest włączona. Tak, to wszystko jest dalej between sessions, tak, czyli zachowywanie różnych informacji między sesjami, a sesja to jest po prostu kolejne uruchomienie FlightGeara z tym samolotem i możemy między takimi kolejnymi uruchomieniami sobie zapamiętać nasz ilość paliwa.
załadunek pasażerów i bagażu. Możemy sobie zapamiętać ground services, czyli to, co mamy podłączone, tak jak teraz mam na przykład podłączony external power unit. I też możemy zapamiętać częstotliwości co do radia, jakie sobie ustawiliśmy. Ja to sobie wszystko wyłączę, tak jak było domyślnie, nie będę tutaj tego używał. I co, jeżeli chodzi o menu, to wszystko. OK. Zobaczmy sobie jeszcze pomoc. Mamy tutaj pomoc dla tego samolotu. Mamy trochę klawiszy. Mamy auto start pod klawiszem S. Także tak, dajemy S i samolot mi się uruchomił razem z silnikami. Dajemy S jeszcze raz i wszystko jest wyłączone. Klawisz delete to jest ustawienie ciągu wstecznego. Także może być przydatne po wylądowaniu. Ctrl B, toggle speed brake. Dajmy, ops, Ctrl B. Tak, widzimy, że tutaj speed brakes wajcha poszła na maksa na wychylone hamulce aerodynamiczne. I tak Ctrl B możemy sobie majtać tą wajchą, schować i wysunąć maksymalnie speed brake. I toggle arm speed brake, czyli właśnie możemy sobie znakiem równości tak uzbroić tutaj speed brake'i, bo właśnie tutaj mamy podpisane tak armed. Teraz jesteśmy w pozycji armed, uzbrojeni, a tu mamy down, czyli schowane. Słabej jakości są te tekstury trochę, te napisy są bardzo rozmazane. I mamy co do speed brake'ów dalej takie nawiasy klamrowe, gdzie możemy sobie właśnie, klamrowe to z shiftem. Tak, i możemy sobie tak gładko wysuwać te speed brake'i. I tu się cofa tylko do armed, więc musimy użyć Ctrl B. OK. Tutaj klapy wysunę trochę, dobra. Klawisz duży L, czyli Shift L, to będzie włączenie landing lights. Tu są landing lights, dajmy Shift L. Nie reaguje. A, jednak małe L, czyli zwykłe L reaguje, dobra. Trochę nas tu okłamali. Powinno być małe L. Ctrl L to będzie toggle cabin lights. Nie wiem, czy coś zobaczymy, bo nie mam zasilania. No nie wiem, tylko słyszę pikanie dźwiękowe, ale żadnych świateł, bo to nie zapala. I klawiszem M możemy wyciszyć master warning, czyli jak tutaj będzie nam, pokaże się master warning, że coś się stało niedobrego. No nie wiem, wyłączy się autopilot na przykład, to klawiszem M też możemy go wyciszyć, albo tutaj sobie kliknąć, nie wiem, czy to widać dobrze, o, tu jest przycisk. Ctrl W to jest właśnie enable, disable ACAS warning unit. Aha, czyli nam tu pokazuje ten właśnie, możemy sobie wyłączyć Ctrl W albo włączyć, żeby te informacje były wyświetlane, chociaż nie wiem, czemu mielibyśmy to sobie ukryć. Set idle thrust to jest klawisz E, tak? Czyli jeżeli ja sobie przepustnicą tu sobie zmienię nastaw i wcisnę klawisz E, o, to wraca mi w pozycję idle. Dobra. Poniżej mamy też tu przeróżne informacje, można powiedzieć, jak latać tym samolotem. Tak, tutaj mamy też wskazówkę, żeby odwiedzić Help Tutorials, czyli po polsku pomoc samouczek. Procedura startowa, tak, czyli żeby wybrać paliwo, załadunek. Tak, tutaj upewnij się, że wykonałeś checklistę. No i użyj pushbacku, żeby kołować z terminala. No i departure, czyli tutaj też wciskamy S, aby uruchomić silniki. Ustaw klapy, zwolni hamulce postojowe. No, czyli mamy takie ogólne wskazówki, jak latać tym samolotem. Tak samo tutaj cruising, czyli podczas przelotu maksymalna prędkość 0,84 liczby Macha, czyli 905 km na godzinę albo 490 węzłów na 35 tysiącach stóp. I service ceiling, czyli maksymalny pułap 43 100 stóp.
No i tutaj wskazówki co do lądowania. Nie będę tego wszystkiego czytał. Zobaczmy sobie właśnie jeszcze checklisty. Tutaj mamy całkiem dobrze zrobione checklisty. Mamy exterior inspection najpierw, czyli taki obchód właśnie na zewnątrz. Tutaj możemy wziąć piechura i zrobić sobie toggle walker outside. Gdzie ja jestem? Aha. Jestem gdzieś tu w terminalu. Tak, ale tutaj sobie wysiadłem z tego samolotu i możemy sobie zrobić obchód. Możemy sobie chodzić wokół tego samolotu. Oj, ja tu chyba nie wyjdę. Dobra, uwięziło mnie w terminalu, więc nie zrobię tu obchodu. Może stędy wyjdę. Ok, udało się chyba wyjść. Tak, i teraz możemy sobie zrobić obchód. Chociaż tutaj w tym obchodzie no, nie mamy opcji rzeczywiście wykonywania czegokolwiek na zasadzie klikania, żeby coś sprawdzić, tylko mamy opisy, co powinniśmy zrobić. I tego jest od groma. Tak, mamy najpierw nose, czyli tutaj na przedzie samolotu, co należy zrobić. Tak, sprawdzić na przykład static ports, czyli porty powietrza statycznego. Przedni tutaj outflow valve, czyli przedni zawór powietrza, jeżeli chodzi o utrzymywanie ciśnienia. No i tak dalej. Tu jest tego bardzo dużo. Ja nie będę tego oczywiście robił. To by zajęło z pół godziny chyba. Normal. I tu mamy normalną jeszcze checklistę. Aha, tylko najpierw wróćmy do kokpitu. No i tą normalną checklistę już możemy rzeczywiście wykonać. To znaczy tutaj mamy parking brake, tak? Musimy mieć test and set, czyli przetestuj i ustaw. Mamy na zielono, czyli jest ustawione. Jeżeli nie wiemy, gdzie szukać elementu, dajemy sobie znak zapytania. Mamy kółeczko, które nam mówi, o jaki element chodzi. No jeżeli to sobie przedstawię teraz, to mam tak na taki pomarańczowy, że nie jest to wykonane. No i oczywiście możemy też tutaj dać automat, który wykona to za nas, jeżeli nie wiemy, albo nie chce nam się tego szukać po kokpicie. Żeby ukryć kółeczko, dajemy toggle marker. OK. No i ta checklista jest już rzeczywiście dobrze wykonana. Tu jest wielki plus, jeżeli chodzi o checklistę, bo na przykład w Airbusie ona była bardzo uboga. Tak, dalej mamy pushback, dalej mamy startup, czyli startowanie silników i tak dalej. Nie mamy tylko checklist do emergency, no ale to już jest i tak rzadko wykonywane, więc mamy za to całkiem fajne listy, jeżeli chodzi o cały przelot. I też co jest wielkim plusem tego samolotu, zwłaszcza dla początkujących, jest samouczek, który jest bardzo fajnie wykonany. Najpierw mamy trzy takie samouczki co do introduction, takie wprowadzenie. A później mamy wykonywanie checklisty. No i zapuśćmy sobie ten pierwszy wstęp do kokpitu, start tutorial. Wczytuje się. Welcome to the 777 cockpit introduction. To jest naprawdę świetnie zrobione. Mamy opis, mamy tutaj lektora, no, który nam coś mówi, opowiada o tym samolocie. Mamy ruchy kamerą, mamy tutaj pokazywanie te elementy, więc tutaj wielki plus autorów za wykonanie czegoś takiego. Tu akurat volantu nie widać, bo go ukryłem. No jest to tak trochę też z humorem zrobione, tak? Możesz to kliknąć, ale nie teraz. Electronic flight instrument system FS control panel. The backslash mode control panel backslash MCP for autopilot separate tutorial available. Tylko niepotrzebnie backslash czyta. Backslash engine indication and crew alerting system backslash ICAS shows engine status and general text messages slash alerts.
Trochę to się też rozsynchronizowuje, zauważam, tak? Z tym, co pokazuje, a mówi. Pokazuje do przodu, a mówi dosyć wolno, więc mamy opóźnienie trochę z tym. Nie jest to dobrze zsynchronizowane jeszcze. Secondary ICA's display, showing engine parameters at present. Pedestal with thrust, flap and trim controls. Radio frequency controls VHF 1 plus 2 plus 3. The navigation radios traffic, are controlled traffic, in the CDU. Climb, transponder and TCAS panel climb, controls identification climb, signal and traffic rocking, collision climb, alerting system. Overhead panel for engine, tank slash fuel and lighting controls. Thanks, that's the quick cockpit overview. More tutorials on specific instruments available. No i tak wygląda ten pierwszy samouczek. Dalej mamy też wprowadzenie, co to jest ten primary flight display, czyli co się znajduje na tym wyświetlaczu, jakie informacje. Możemy tutaj też sobie to obejrzeć. No i też wprowadzenie do autopilota, czyli objaśnienie tutaj tych przycisków. Zobaczmy to sobie na szybko. This entire panel is the MCP mode control panel, / autopilot / The autopilot master switch must be enabled for any autopilot mode to work, cannot be engaged on ground. No, także mamy właśnie tutaj ładnie wyjaśnione te wszystkie informacje i samouczek. No i checklisty, zróbmy sobie na przykład tą pierwszą. Disengages automatically or manually, and this /P warning sound is audible. Okay, we start the pre-flight preparation with a quick outside walk around, nose gear, check. Left engine, blades look okay. Left main gear, tires Oklahoma, brakes Oklahoma. Czyli mamy też szybki przegląd na zewnątrz samolotu. Tires as good as new, check. No trochę ten samolot jest pozasłaniany przez te inne ciężarówki. Right engine, no signs of leaking oil, blades fine, check. Back to the cockpit now. Back to the cockpit, adjust seat, fasten seat belts. Lower armrests click. Tak, zapnij pasy. No i tu na przykład już musimy kliknąć, żeby przejść dalej. Musimy tutaj sobie te naramienniki obniżyć. Right, much better now. Select tak, /equipment, fuel and payload / check / adjust fuel, passengers, payload. Check, battery power on. Tak, i tutaj teraz musimy włączyć baterię. Well done, the cockpit is powered now. Ok, był już włączony, bo miałem external power unit, ale ok. Check, air data reference unit on. Tak, włączamy teraz ADIRU. Check auxiliary power unit APU to start momently. No i uruchamiamy APU, czyli jest na on i teraz na start. Sprężynka wraca to na on, ale słychać, że APU startuje. Check auxiliary power unit APU to start momently. No tutaj powtarza komunikat, jeżeli to trwa dłużej, no ale to musi trochę potrwać, bo APU musi się uruchomić, dopiero wtedy pójdzie dalej. Check left / right power bus dies on. Tak, i APU się uruchomiło, więc teraz musimy włączyć te styczniki na auto. Check window heat on. I podgrzewanie szyb. Check hydraulic primary pumps on. Tak, główne pompy, hydrauliki, wszystkie tu włączamy. Lewy, prawy i centralne. Check hydraulic demand pumps auto. I dodatkowe pompy hydrauliczne na żądanie przesuwamy w pozycję auto. Check transponder standby, use mouse scroll wheel. Dobrze, masz standby. Check altimeter pressure setting, use mouse scroll wheel. To musimy sprawdzić, jakie jest ciśnienie. To później to zrobimy jeszcze. Okej, poszło dalej. GPWS self test press and hold for 5 seconds. Tak, GPWS to jest system właśnie ostrzegania przed terenem. Musimy tutaj przytrzymać ten przycisk 5 sekund. Ok, pre-flight checklist complete. Continue with the / push back and start up / tutorial. No i pierwsza checklista zrobiona. Także tak to wygląda. Jest to całkiem fajnie zrobione. To jest rzeczywiście duży plus, że tutaj mamy te checklisty
Na pewno dla początkujących pilotów będzie to bardzo przydatne. Także warto zaglądać w pomoc. Zobaczmy sobie jeszcze tutaj ten elektroniczną torbę pilota. Śmiesznie to po polsku brzmi. Tak, także to urządzonko, bo tutaj też mamy niekiedy ciekawe opcje, chociaż też nie wiem, na ile jest to przydatne, ale zobaczmy. Tak, jesteśmy teraz w menu głównym, to zawsze możemy wejść do menu klikając menu. Tutaj zobaczmy, co jest klikalne, tak, to na żółto mamy klikalne. Czyli tu mamy page up, page down, tu się nic nie przewija. Tak, i wybierając daną opcję, klikamy tutaj ten line key czy soft key przy danej pozycji. No i mamy tutaj mapę lotniska. No wykryło mnie, że jestem we Wrocławiu, EPWR, ale nie ma map. Nie wiem, czy da się tu jakąś mapę wprowadzić. To jest wyszukiwanie map. No nie wiem, wprowadźmy sobie lotnisko w Amsterdamie, tam gdzie będziemy lecieli. Alpha Mike. Press search ident. For search for, ok. Tak, tu mamy search ident, więc rozumiem, że klikamy ten przycisk. Tu nic nie ma, ale chyba trzeba wrócić. Tak, lotnisko mam teraz wybrane w Amsterdamie, ale to też nie mamy mapy, także dobrze, nie będę tu nic kombinował teraz. Video, tu mamy, tak, mam taką imitację jakby podglądu kamery, co się dzieje za drzwiami pancernymi. Tutaj mamy właśnie cockpit door, czyli to się dzieje za drzwiami. Tu widzimy, że stoją jacyś ludzie. No to jest takie zabezpieczenie dla pilotów, jeżeli na przykład, nie wiem, samolot będzie porwany, tak żeby piloci widzieli, co się dzieje za pancernymi drzwiami, mają opcję tutaj podejrzenia sobie poprzez kamery. Także tutaj kabinę pasażerską ekonomiczną, cockpit door i electronic bay. Da się coś zmienić? Nie. Wracamy do menu, dalej mamy performance, not implemented yet, no to nic nie zrobimy. Documents, mamy checklisty, tak, mamy tu trochę checklisty też, możemy sobie to wykonać poprzez to urządzenie. Jest tego więcej? No niestety nie mamy wszystkich. Okej, tu jeszcze coś jest. Nie ma wstecz dobrego. Taksi już nie ma. No ubogie te checklisty. Co tam są za inne dokumenty? Pilot Guide User. Znaczy, tak. I Normal Procedures. No okej, tu mamy jakieś informacje o procedurach. Czy da się to przewijać? Page Up. Tak. No tak to wygląda, tu się kręcisz w kółko. Terminal charts nie działa, pogoda. Okej, spoko, mamy podgląd pogody. Nie musimy tu wchodzić w menu, gdzie to było środowisko pogoda. Żeby podejrzeć metar, mamy go też tutaj wyświetlony, jest metar dla lotniska, w którym się znajduje. No i mamy informację o lotnisku, jego położeniu, elewacji 404, pasach startowych 12:30. No i mamy też metar przetłumaczony, że tak powiem, po ludzku. Także całkiem fajnie. Mapa to jest to samo, mapy nie ma. Dobra. To było to, tak? OK. Pilot Utilities. Tu mamy, co mamy? Kalkulator. Nie działa. Speed Conversion. To jest dosyć fajna sprawa, tak? Mamy właśnie konwerter różnych tutaj jednostek. Weźmy sobie węzły na kilometry, na przykład chcemy przeliczyć i dajmy na to 250 węzłów, to będzie 463 km na godzinę. Tu węzły na węzły, tutaj mile lądowe na godzinę i stóp na minutę, także bardzo fajne. Co my tu dalej mamy? Konwentery co do długości, czyli stopy, kilometry i tak dalej. Tutaj konwerter wagi, czyli funty na kilogramy, też może być przydatne. Konwerter temperatur, Celsjusza, Fahrenheita. Woli, aha, objętość, dobrze, tak, czyli na przykład ile to będzie galony na litry i tak dalej.
nawet strefy czasowe. Nie będę tu wszędzie klikał. Mamy stoper, nie mamy stopera. O, kalkulator zniżania. Wykorzystamy sobie podczas przelotu, tak, czyli wskażemy z jakiego pułapu, na jaki chcemy się zniżać, jakie będą prędkości względem Ziemi, tak, początkowa i jaką chcemy osiągnąć. No jest dystans, przed jakim będziemy rozpoczynali zniżanie i otrzymamy wtedy FPM, czyli ile feet per minute, czyli stóp na minutę, jak szybko mamy się zniżać. OK. I GPS position. No i tak, jesteśmy w Wrocławiu, zlokalizowało nas poprawnie. Także tyle, jeżeli chodzi o utilities. Tu coś jeszcze mamy. Tu jest jakaś identyfikacja, tak, samolot. Tail ID, czyli mój call sign, KLM, SPROM. Data, czas. To jest za bardzo, nie wiem, co to jest. Może to się wypełni w trakcie lotu coś. System page. Tak, system new failures, nie mamy żadnych uszkodzeń. Zobaczmy sobie dalej, co tu działa. Flight monitor data. Samolot operator, call sign, flight status inactive, flight number not set, ok. Te dane też będą się pewnie jeszcze uzupełniać, jeżeli użyjemy sobie tam CDU i wprowadzimy pewne informacje o naszym locie. Initialize flight. Destination airport not set, czyli to też pewnie się wypełni, jeżeli uzupełnimy sobie wszystkie informacje. Także dobrze, tyle na razie, jeżeli chodzi o nowości, o ten samolot i takie dodatkowe feature'y, jakie on tutaj posiada, i o menu, i o tutaj checklisty i tutoriale. Także tak się prezentuje ten samolot, jeżeli chodzi na pierwszy odcinek. W kolejnym odcinku oczywiście będziemy kontynuowali i sobie tutaj uruchomimy go. Nie wiem, na ile i co pokażę, to się jeszcze okaże. Tutaj jeszcze tak postaram się oczywiście omówić te panele i co to wszystko, do czego to służy i jak mniej więcej działa. Także to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki za oglądanie i cześć Wam.